Tylko jednemu łyżwiarzowi szybkiemu udało się podczas Igrzysk Olimpijskich wywalczyć złote medale na wszystkich dystansach od 500 metrów do 10 km. Dokonał tego Amerykanin Eric Heiden w 1980 roku w Lake Placid. Student medycyny, którego występami emocjonowały się niemal całe Stany Zjednoczone, miał moment słabości w biegu na 1500 metrów, kiedy omal nie upadł na jednym z wiraży, ale ostatecznie zdołał pięciokrotnie stanąć na najwyższym stopniu podium. Bliski tego był 8 lat wcześniej Holender Art Schenk, który nie zdołał jednak zwyciężyć na najkrótszym dystansie 500 metrów. W dobie postępującej specjalizacji powtórzenie wyczynu Erika Heidena wydaje się praktycznie niemożliwe.